odcinku z życia prawnika Damiana Biedaka. I już przed nami prezentuje się nasz nowy dom. Kolejny dom Damiana. Damian jest bardzo niezdecydowanym synem, ale mam nadzieję, że to już jest ostatni dom, do którego się przeprowadzamy. Przynajmniej tą rodziną, prawda? Mogliście go już chyba widzieć ostatnio w odcinku z pogrzebem Anieli. Trzeba tutaj kogoś ochrzanić. Aha, bo ono musi wstać. Wilka. Te psy ostatnio są nieznośne. Zniszczą mi wszystko. No, Damian znów spóźnia się do pracy. No, ostatnio... No nie! Kosiarz! Ostatnio to mi wszystkich tylko zabierasz. Nic więcej. To ma być płacz cicho? Płacz cicho, naprawdę. Kropuś. Nie mogę nic prosić. Nie ma litości, nie ma litości, kosiarz. Biedny. Trudno. Dobra, pieski, nie będę już was ganić w takim razie. Pogłaszczę was. Inaczej ja skończyłam, już nie pamiętam co mówiłam. O domie coś mówiłam. Znowu mi coś zniszczyły, co tu stało? Bo nie pamiętam. Co ja tu stawiałam? Pewnie jakiś kwiatek tu stał. Nieważne. Mniejsza z tym. znowu straciłam wątek, no. No i nie wiem co mówiłam. Dom pobrałam z internetu oczywiście. Podany z internetu i przerobiony według moich potrzeb. Oczywiście nie wszystko jeszcze, bo nie miałam tyle czasu i wany, także wiecie. Czy te książki są z dwóch stron? Aha. Nieważne. No i tak szybki rzut okiem na ten dom. O, tutaj jeszcze mi coś zostało, muszę to usunąć. Ten efekt lustrzanej podłogi, bo niestety strasznie mi zacina grę. Tutaj mamy taki pokoik do masażu. Nic z nim nie zmieniałam jeszcze. Tutaj jest kuchnia, która została już przeze mnie trochę zmodyfikowana, bo wyglądała inaczej. Tak, z kuchni przechodzimy do jadalni, gdzie jeszcze nic za wiele się nie dzieje. Tutaj jest jakiś przedpokój, też nic z nim nie zmieniałam. Łazienka jedna, w której chyba tylko zmieniłam kolor ścian i podłogi. Tutaj jest salon, który przerobiłam. Tak, tu oczywiście jest gabinet Damiana. I na górze mamy sypialnię. Tu jest pokój dzieci. I przy okazji już wam mogę pokazać, że jest z nami dzisiaj Jasmine. Tak jak zapowiadałam, czy ja nie zapowiadałam tego w poprzednim odcinku? O-o! Ja chyba nie... Chyba jednak nie mówiłam o tym. Dobra, to teraz powiem, bo mi się coś pomieszało mi się, bo... No nieważne, nieważne co, po prostu jest z nami dzisiaj Jasmine, ponieważ Damian i Angelika doszli do takiego porozumienia jakby, że Jasmine będzie mieszkała trochę z Damianem, trochę z Angeliką i teraz wypada właśnie nasz czas z Jasmine. Nie wiem jeszcze jak długo, myślę tak o tygodniu simowym, ale może to będzie więcej albo mniej, zobaczymy jak mi to wyjdzie. I tak, Angelika nam ją przywiozła w środę wieczorem to było. Tak. I jest z nami dzisiaj w tym odcinku i nie wiem, może pewnie w kolejnym. Wiecie, chcę, żeby Damian jak najwięcej spędzał czasu ze swoimi dziećmi. I doszli właśnie do tego porozumienia i też stary dom, w którym mieszkali wszyscy razem, czyli Angelika i Damian, został przekazany w ręce Angeliki, więc ona teraz tam urzęduje wraz z Lilianną oraz Jasmine. Tak, Damian o to zadbał. Musiał jakoś podzielić trochę majątku po rozwodzie, więc wiecie o co chodzi. Także tak, tu jest łazienka, w której nic nie zmieniałam, pokój Damiana, w którym zmieniałam tylko ściany. Tu jest kolejna łazienka, przerobiona przeze mnie oczywiście, cała. I tutaj jest pokój Anny. Taki oto pokój Anny. I w sumie tyle, na górze nic w sumie nie ma, tu był wolny pokój. Może opuszczę te ściany. Tu był wolny pokój, ale skasowałam wszystko. Myślę, że zrobię tutaj po prostu pokój Jasmine, jak podrośnie. Żeby miała swój kącik u nas w domu. No i tutaj jest łazienka. Dodałam tylko wannę, jakiś kibel.
Wiadomo, i zmieniłam podłogi w siłowni. Tyle. Koniec tego gadania i pokazywania. Trzeba się zająć Anną, bo ona jest tutaj głodna. Mam coś w lodówce? Coś tam jest. Musimy się zająć Anną, bo zaraz trzeba będzie iść do dzieci. I widziałam też, że rachunki poprzychodziły. Też będzie trzeba się zająć rachunkami. Ha, i tutaj zrobiłam takie miejsce do zabaw dla dziewczyn, jak już będą większe. Wiecie, Damian na bogato. On się nie czai. Po co mają jeździć na jakieś publiczne placy zabaw, jak mogą się tutaj bawić pod swoim domem. No i mamy tylko dwa pieski już. Smutek. Co ty chcesz? Gryzak. Nie mamy gryzaka dla psów, dlatego one mi niszczą meble. O rany! Więc o to chodzi. Boże, Damianie, czemuś mi wcześniej nie powiedział? Czemuż, ależ czemuż? Może teraz będzie lepiej i nie będę bez powodu krzyczeć na te biedne zwierzaki. No nie. To, czym zrobiłam. No i kochana, od razu tutaj szybko skoczyć do toalety. Kurde, z tej strony, dobra. Szybciutko, póki... póki dziewczyny są jeszcze zadowolone. Gdzie mamy skrzynkę, bo była poczta. Tak jest. O-o! Damian przechadza się ulicami miasta, chcąc się upewnić, że każdy obywatel w pełni rozumie prawo. Nagle niebo ponad nim ciemnieje i rozlega się wołanie o pomoc. Damian szybko rusza do akcji i po kilku minutach jest już obok wołających obywateli. Mieszkańcy miasta są przerażeni chmurami burzowymi i mają rację, bowiem to nie jest naturalne zjawisko, lecz stworzone za pomocą urządzenia do kontrolowania pogody. Niektórzy obywatele domagają się, by urządzenie do kontrolowania pogody zostały zdelegalizowane, podczas gdy inni chcą, by pozostało legalne. Tylko prawo wcielone Damian może podjąć tę decyzję. Ja myślę, że nikt nie powinien decydować, jaka będzie pogoda, więc zdelegalizuj je. Damian rozważa skutki swojej decyzji i ostatecznie decyduje, że urządzenia do kontrolowania pogody nie powinny być dopuszczalne do użytku przez zwykłych obywateli. Głos zabiera jednak rozgniewany ogrodnik i opisuje, jakie to urządzenie uratowało jego zbiory, a tym samym całą jego rodzinę. Odzywają się kolejni ogrodnicy i sadownicy, przytaczając podobne historie. Potem występują... Właściciele kurortów zimowych, Simoleony, czasami dominują nad prawem i Damian jest zmuszony odstąpić dla dobra publicznych finansów. Damian traci 2 punkty logiki. O rany boskie. Co za chamstwo. Zapłać te rachunki, kochana. Gdzie że się waliła te rachunki do szafki? Wiesz co? Wiesz co? Chodź do dzieci już, bo jesteś w miarę ogarnięta, tylko mogłabyś jeszcze coś zjeść. A to potem, na obiad. Jeszcze po drodze nakarm rybki, żeby nam nie pozdychały, nie? Tu są nasze dzieci. Która pierwsza? Może Jasmine, bo jest naszym gościem. Troszkę się nią zajmiemy i damy jej jeść. Zwiesiłaś się przy tym akwarium. Anka. Halo. Ziemia! Ziemia! Co jest? Czemu ona ma taką zwiechę? Podejdź tu. Coś jest nie tak z tym łóżeczkiem? Może jest źle ustawione coś, bo ustawiałam na tym... No zobaczcie. Ustawiałam na... tym takim bez siatki. Widzicie? Może ją włączę. No! Może to też przeszkadza? Aha, ona zasnęła. No to dobra, to baw się z Dianą. To już tą pieluchę trzeba wymienić. Boże, nie chciała jej wziąć na ręce, bo ma brudną pieluchę. Co za niańka z ciebie. Co tam? To by się coś nie podobało. Potem się z nią pobaw. Obejmij. Już mają bardzo dobre relacje ze sobą. O, i proszę, następna nam się zlała. Tak, zlałaś się?
Tu gruźliankę. I zmień pieluszki czasem. No zobaczcie, ona ma jakieś... Aha, bo ona zasypia. Daj się chociaż o tu. O, on Damian wrócił z pracy. Ale on na pewno nie jest głodny. No pewnie, że nie. Jak zwykle. Jak zwykle. Oj, nie mogę nigdy tej łazienki wyłapać. Skorzystaj, proszę cię. Boże, jakiś szczęśliwy. Jakbyś nie zauważył, to straciłeś dzisiaj dwa punkty logiki, bo... zawaliłeś sprawę. Czemu śpisz, dziecko? Chciałam ci zmienić pieluchę. Ona zawsze zasypia, jak chce na niej podejść. Obudź się. No dobra, śpi. Idę, idź coś zjedz. I weź to posprzątaj w ogóle, bo tam nam przyszedł w domu taki syf. On się teraz zajmie dziećmi, żeby sobie relacje z nimi podnieść. Obudziła się któraś? Nie. Wszystkie śpią, no pewnie. Weź sobie od razu prysznic. I weź sobie coś zjedz. Znowu chcesz szczeniaczka? No ja nie wiem, Damian. Może poczekamy jednak z kolejnymi zwierzęczkami. A te śpią. Ja nie wiem, co te dzieci. Dobra. Potem zachowaj oczywiście resztki. Tutaj znowu coś widzę. Tak, będę tak robić, bo muszę usunąć te wszystkie części tej podłogi, żeby mi nic nie ścinało. To jest bardzo ważne. Damian stoi i nie wie, co ma ze sobą począć. Bądź wrednym ojcem i obudź dzieci. Obudziło się któreś? Nie, dalej śpią. Weź ją. Nieważne, że śpi. Z tobą bardzo mało czasu spędza, bo ty pracujesz cały dzień, więc... No, no pewnie. Zmienij pieluszki. Zmienij pieluszkę. I daj jej jeść, tak. Bo jeszcze dzisiaj nie jadła. A ty co, kochana? Wszystko masz ogarnięte? Nic nie trzeba sprzątnąć? Tutaj musisz posprzątać po sobie ładnie? Możesz napełnić miseczkę? Tu by się przydało wyczyścić, to może pies ci zejdzie, zobaczymy. I ten prysznic do wyczyszczenia również jest. Na górze coś jest do posprzątania. Muszę tego pilnować, bo nie mamy już ani pokojówki, ani lokaja, więc wiecie. No, możesz jeszcze raz nakarmić te rybki. A potem chyba spędzisz trochę czasu z Damianem, bo mieliście się zaprzyjaźnić. Nie no, jesteście niby przyjaciółmi. Ale on chce być tą najlepszą przyjaciółką, znaczy najlepszym przyjacielem twoim, więc... O, słodka nasza. Ale też już mamy z nią wysokie relacje, zobaczcie. Ładnie nam te relacje idą, ładnie. Pewnie rzuć na podłogę, Anna posprząta. Jak nie, jak tak. O. Czy to nie jest słodkie? Jeszcze raz ją obejmij. Bla bla. Maleństwo takie. Pomóż przy urodzinach? O, ja cię kręcę! Nasza kosmitka ma urodziny dzisiaj! O, rany boskie! Nawet nie wiedziałam! Nie wyskoczył mi ten komunikat. Dobra, to niech on jej pomaga przy tych urodzinach, a ty zejdź pod tą, pod tą małą i weź ją tutaj, kochanie, pusz. Dobrze? Zrobisz to dla mnie? Ej, i co, nie będzie urodzin? Co się dzieje? Głodna. Weź się z nią pobaw. Chwilę ją obejmij. I... Amciu jej daj też. Miały być urodziny, to może kupimy tort, zobaczymy, czy ten... Czy tak zaskoczą?
przydałoby się zaprosić babcię i dziadka. Nie? Jak myślicie? Spróbujemy zaprosić ich? Może... Nie wiadomo, czy to się powiedzie, ale wiecie. Zaraz sprawdzę na tym. Kurczę, nie mam tutaj, tak wiecie, miejsca za wiele w tym domu mimo wszystko, mimo że jest duży. Tutaj psy będą przeszkadzały w postawie. Aha, miałam jeszcze to odkupić. Prawo ja, ale już jest 20:38, przyjdą o tej porze na urodziny? Nie mam pojęcia. Kupimy jej różowe świeczuszki. No i wtykniemy jakiegoś balona gdzieś. Dobra, nie, bo nie mam miejsca. No, ma urodziny, dobra. To damy jej tylko jeść. O. Czekaj, ty możesz urządzić przyjęcie. Nie masz telefonu! Nie, Damianie. Nie, Damianie, poczekaj! Proszę! Błagam! Poczekaj chwilę, zrobimy jej przy torcie. A nie możesz urządzić przyjęcia z komórki? A może już za późno? Gdzieś tu był telefon, o jest. Zrób urodziny. Please. Nie dorasta jeszcze, Diano. A ty zejdź na dół. Dawaj, Błażej, Cyryl, Balbina. Sorry, Lilka, ale nie. Sorry, Lilka, ale nie. Błażej, Balbina, Cyryl? A gdzie jest Alina? A, zapomniałam, że Alina nas nie lubi. I wiecie, kto jeszcze tutaj był? Taka... Bronka Duszek. Ona jest... Nie wiem, czy ją znamy. Ona jest właśnie dziewczyną Cyrylna. Też byłoby miło ją zaprosić. Ale jej nie widzę. O, Sławka zaprośmy. Zapomniałam o Sławku. Dobra, będzie bez Bronki, bo tak. Jak to nie przyszli wszyscy zaproszeni goście? Kto nie przyszedł? Gdzie są drzwi? Z drugiej strony. A ktoś w ogóle przyszedł? Nikt nie przyjdzie. Nikt mnie nie lubi i nikt nie przyjdzie. No nie wierzę. Naprawdę ani jedna osoba? Idą, no, Balbina. Sławek nie przyjdzie. Nie, idzie Sławek. Sławina... Nie, to jest Błażej. Sławina... Sławek nie przyjdzie do Damiana, bo chyba jednak się spieli za mocno. Błażej też przyszedł sam bez żony. Może Alina się źle czuje, bo wiecie, ona jest w zaawansowanej ciąży. To wcale nie dlatego, że nas nie lubi. Nie, nie, nie. Ale jestem ciekawa, co wyrośnie. Anna, podoba ci się Błażej? Jeszcze go nie poznałaś, zaraz zobaczymy. Patrzcie, nie przyszli wszyscy. Ale ważne, że babcia przyszła, chociaż... No, Balbina teraz wiecie. Nie odpuści. A tylko potem... No ale niestety, Błażej już jest zajęty, Aniu, wiesz? Sorry, memory. Za późno, już się ożenił. Diana jest głodna? Aha, wybacz, kochanie, zaraz dostaniesz jeść. Tylko zrobimy ci urodziny. Włączą tą muzykę? Nie włączą. Weź włącz. O, ty chory, przyszedłeś mi tutaj do mojej domy. Do mojej domy. Do moich dzieci. Błażej. Co z tymi urodzinami? Co jest? Czemu ona nie urosła? Halo? O co, Kaman? Dobra, wiesz co, weź i daj butelkę, zanim nam ją zabiorą. Nie no, super urodziny. Naprawdę, przecież mam włączone starzenie się. I przecież miało być, że ma urodziny. O co, Kaman? Bez jaj. Mogę ją jakoś... Chodem? O, to było niebo, lubo. O, wiecie, nie padę, lubo.
Naprawdę te Simy mnie dobijają. I teraz będę miała nieudaną imprezę. Niebo bardzo rośnie, Diana. I... dorośnie czy nie dorośnie? Zepsuj się nasz kosmita. Całe życie zostaniesz małym niemowlakiem. Nie! Proszę. Nie, po prostu oni mają na mnie wywalone. Co się tam dzieje? Czemu krzyczysz na pieska? Gdzie są wszyscy? Idź zabaw gości. Gdzie oni są? Bo nam się impreza nie udaje, bo dziecko mi nie dorasta. Cholera jasna. Powiedz mu jakiś dowcip. Możesz mu poschlebiać, ale nic więcej. Bez żadnych mi tutaj romansów, rozumiesz? Bo on już ma żonę. Proszę cię, Diano. Nudy. Gdzie jest Balbina? Nie mam pojęcia. Czemu Diana nie chce dorosnąć? Ja wiem, że fajnie jest być niemowlakiem, ale halo. Przecież włączyłam starzenie, wszystko jest okej. I samo mi wyskoczyło, żeby ten... I co, dobrze się dogadujecie? Matko Boska, aż trzy pioruny. Może... I ten solo może się do ciebie przyłączy. No i nie dorośniesz. Nie dorośniesz, po prostu nie. Co za skandal. Wszystko zawsze mi psują. Jeszcze źle wpisałam, tak? O, patrzcie, babcia wzięła w musie. Tak, że źle wpisałam. No ale nie działa nagle. Okej. Okay. Mam więcej pytań, moi drodzy. Nie będzie urodzin Diany, bo nie. Tak. No cóż. Widzę, że... coś nam nie pykło, jak zwykle. Ale czy to jakaś nowość? Ale stąd. Nawet mi kot nie działa nagle. Nieważne, moi drodzy, nieważne. Cóż, zrobię urodziny bez urodzin. Może zaprosimy go chociaż... Zaproponuj? Tej zwierzaka, aha. Wolny taniec to nie, a nie masz jakiegoś normalnego tańczenia, żeby go zaprosić? No weźcie, bez takich jaj. Chciałabym, żebyście po prostu potańczyli razem. Bez żadnych podtekstów. Nie, no to nie. Bez laski. A z Balbiną możesz... Pocałuj, Matko Bosko. Anna, ty do wszystkich masz coś. Ze wszystkimi byś chciała. O nie, dobra. Nie, to już to tańczy sama. No cóż, moi drodzy, będę kończyć ten odcinek. Już nic nie poradzę, że gra mnie oszukuje. Miała dorosnąć, nawet kodem nie chce dorosnąć, więc... nie wiem. Postaram się za chwilę to jakoś wykombinować i najwyżej wam to dokleję. Także... na dzisiaj to było tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa!